Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Z okazji premiery Dziedzictwa Hogwartu, gry, którą do testów otrzymałem od Cenegi, postanowiłem przygotować dla was materiał, w którym chciałem poruszyć wraz z wami kwestie informacji o naszej ojczyźnie i rodakach, które pojawiły się w książkach i filmach związanych ze światem Harry'ego Pottera. Dowiecie się o tym, jak jeden z naszych rodaków wpłynął na najpopularniejszą sportową dziedzinę czarodziejów, poznacie najbardziej rozpoznawalnego Polaka, który był Mugolem, jak i opowiem wam, jak wątek naszego narodu był rozwijany w książkach pisarza Marcina Dęgi, który stworzył kilkanaście powieści rozwijających jeszcze bardziej historię tego uniwersum. Posłuchajcie. Quidditch to, jak wiecie, arcypopularny sport, który posiada swoje ligi, a nawet mistrzostwa międzynarodowe. Nawet w Hogwarcie domy rywalizowały w rozgrywkach sportowych i było to bardzo popularne wśród uczniów. J.K. Rowling w swojej książce Quidditch przez wieki, która w Polsce została wydana w 2017 roku, przedstawiła oficjalne informacje o Józefie Wrońskim, polskim szukającym, który grał w Goblinach z Grodziska. Sławił się on opracowaniem nietypowego manewru, który stosował na boisku. Znany był on jako zwód Wrońskiego, który został użyty m.in. podczas Mistrzostw Świata w Quidditchu z 1994 roku przez Wiktora Kruma, o czym dowiadujemy się z Harry'ego Pottera i Czary Ognia. I jak to mówią, Polska Quidditchem stoi, gdyż w Harrym Potterze i Zakonie Feniksa mogliśmy usłyszeć o jednym z najlepszych ścigających, którym był Władysław Zamojski. Niestety wielu z was oczekiwało pewnie, że opowiem wam o polskiej szkole magii, jednak oficjalnie takowa nie została przedstawiona, a polscy magowie w celu rozwijania swoich umiejętności podróżowali głównie na północ Europy do Durmstrangu. Najbardziej rozpoznawalnym polskim Mugolem był oczywiście Jacob Kowalski, urodzony w 1900 roku, syn polskich imigrantów, którzy za lepszym życiem przynieśli się do Stanów Zjednoczonych. Był jednym z towarzyszy Newta Scamandra, a jego największym marzeniem było posiadanie własnej piekarni. Ogólnie rzecz biorąc, w serii o Harrym Potterze o Polsce wspominał jeszcze Hagrid, który opowiadając o swoich niebezpiecznych wyprawach, wspomniał o polskiej granicy i napotkaniu tam pary zwariowanych troli. To tyle, jeśli chodzi o Polaków w twórczości J.K. Rowling, ale dla ciekawskich zapraszam na dalszą część materiału. Polski pisarz Marcin Dęga, o którym wspomniałem wam na początku, napisał kilka książek rozwijających to uniwersum. Możemy dowiedzieć się z nich, że istniało kilka polskich szkół magicznych, w tym jedna nazwana szkołą Mieczysława Hrabko-Bąka. Książki i opowiadania tego autora przedstawiają nam również przygody Harry'ego Pottera w Polsce, który polował na znanego zabójcę wampira z Zagłębia, który rzeczywiście istniał i polował na swoje ofiary od listopada 1964 do marca 1970 roku. Możemy również dowiedzieć się z nich o polskim ministrze magii Kamilu Ulatowskim, polskiej drużynie Quidditcha, która przegrała podczas Mistrzostw Świata w Argentynie pierwszy mecz z Japonią 140-350, mistrzostwach w Quidditchu z 2018 roku, które odbyły się w Polsce i w których finale walczyła Bułgaria z Mołdawią, czy też o zbiegłym mordercy Romanie Piskorzu, który był głównym bohaterem opowiadania Martin Gandej, cuchnący śmiercią manipulant czasowy z 2013 roku. W opisie znajdziecie źródło informacji, a jeśli chcecie, abym robił więcej tego typu materiałów, dajcie mi o tym znać oczywiście w komentarzach. Zginiesz pierwszy, wyglądasz mi na wroga. Ryko i koko, pójdźcie w oko, spierdalaj od mojej góry.